Najciekawsze jest to, ja sobie tutaj przeglądam, że tak naprawdę wykorzystujemy z rokitnika trzy rzeczy najczęściej. Przede wszystkim wykorzystujemy liście. Liście są pełne antyoksydantów, można z nich robić sobie herbatkę. Tak jak już wiemy z pierwszego filmu z Kamiennym Koniem, aż miały piękną sierść. I właśnie liście jak najbardziej herbaciane, można je sobie tutaj stosować. Głównie antyoksydanty, ciągle zerkam na moje notatki, ale też szereg minerałów, wapń, potas, magnez, czyli bardzo są wartościowe. Także, co jest ciekawe, bo mogą być przez cały okres wegetacji. Jeżeli macie sobie rokitnika, to możecie sobie robić herbatkę z liści, spokojnie, wywar z liści, bez problemu, także kiedy nie ma jeszcze owoców, tak? I oprócz tego mamy ten owoc. I z owoca pozyskuje się z owocu dwie substancje. Pozyskuje się po pierwsze sok, albo też olej z miąższu owocowego i również pozyskuje się bardzo cenny olej z pestek. Rokitnik ma takie malutkie pesteczki. I w zależności od tego, co użyjecie, to on ma takie właściwości. Oczywiście w miąższu jest mnóstwo witaminy C, więc jeżeli sobie zrobimy sok rokitnikowy, ja Wam pokażę, jak na świeżo to zrobić, to od razu mamy taką dzienną dawkę witaminy C, naprawdę w szalonej ilości. Natomiast pestek używa się głównie kosmetycznie. Ciekawą rzeczą z olejem, znaczy oleju z pestek, ciekawą rzeczą z sokiem rokitnikowym jest to, że jeżeli go sobie zrobicie dużo, na przykład mieszkacie w Gdańsku, macie rokitnika mnóstwo i zostawicie go na 3 dni, on się zacznie zachowywać tak śmietana, to znaczy, że zacznie się rozdzielać. Nie będę Wam tego pokazywać, bo nie mam aż tyle po prostu tego rokitnika, żeby tego soku aż tyle nazbierać. W każdym razie on zacznie się rozdzielać na warstwy, to zależy po prostu od jego gęstości. Nam to nie przeszkadza i na samym wierzchu zbierze się taka śmietanka, to będzie olej rokitnikowy. Właśnie olej z pulpy, on może mieć zastosowanie kosmetyczne, takie oka się Wam zbiorą, tak? I potem znajdą się jeszcze dwie fazy soku, taki sok bardzo gęsty, podobnie się dzieje zresztą z dziką różą, oraz taka przeźroczysta faza sokowa, którą normalnie się po prostu wstrząsa przed spożyciem i można pić, nie ma żadnego problemu. Natomiast komercyjnie stosowany sok, on często jest w specjalny sposób jeszcze mieszany, ażeby się nie rozdzielał, ponieważ konsumenci nie lubią rozdzielającego się soku, więc to jako taka ciekawostka. Jeżeli macie mnóstwo rokitnika, możecie sobie wziąć mnóstwo soku, pozbierać nawet troszeczkę tego olejku rokitnikowego i nie ma tutaj problemu. Zerkam sobie jeszcze, bo już mówię tyle, że Wam coś jeszcze chcę powiedzieć. Powiem Wam tak, że podsumujmy sobie teraz zastosowania rokitnika, bo inaczej będzie ten film bardzo długi. Tak mówiliśmy, rokitnik jest adaptogenem, rzeczą wzmacniającą odporność. Dzieje się tak ze względu na to, że ma mnóstwo nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz dzieje się tak dlatego, że ma ze sobą mnóstwo antyoksydantów, głównie witamina C, witamina E, karotenoidy. Bardzo, bardzo dobry skład. Używamy zarówno liści, jak i owoców. Liście, tak jak mówiłam, są antyoksydantami, ale dodam jeszcze, co zapomniałam wcześniej, że stosuje się ich także jako rzecz hepatoprotektywna, czyli w ogóle rokitnika się korzysta, jeżeli ktoś ma problemy z wątrobą. To jest roślina, która pomaga chronić wątrobę. I także są robione bardzo ciekawe badania nad radiacją, czyli nad tym, że spożywanie liści rokitnika, oczywiście są badania na szczurach, tak? Że spożywanie liści rokitnika może zmniejszać skutki promieniowania. Nie wiem, jak to w praktyce zastosować, ale takie badania są, więc to świadczy o tym, że to jest bardzo ciekawy surowiec, tak? I oprócz tego możemy właśnie również stosować owoce, które, tak jak mówię, są również adaptogenem. Aha, korzysta się z nich także w przypadku nadciśnienia, podwyższonych trójglicerydów, w przypadku problemów z układem gastrycznym. Czy Wam powiedziałam wszystko? Tak, powiedziałam Wam prawie wszystko, oprócz takiej drobnej ciekawostki, że rokitnik, podobnie jak rośliny motylkowe, wiąże azot w glebie, więc gdyby ktoś chciał, to również on troszeczkę tą glebę użyźnia, natomiast no, rośnie trochę jako chwaścior, zwłaszcza na tych wydmach, więc tak no, trzeba go pilnować w ogrodzie, że gdzieś gdzie go macie, to wygląda bardzo pięknie, oczywiście też w zależności od odmiany, jeżeli jest 1, 2, 3, ale właśnie na wydmach, to on się rzeczywiście bardzo, bardzo mocno rozrasta. To tyle, jeżeli chodzi o rokitnika. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłam tą rośliną, która jest dla nas rodzima i jest naprawdę bardzo ciekawa i wydaje mi się, że to jest taki superfood, po prostu dostępny na wyciągnięcie ręki. Chciałam Wam również pokazać w innym filmie, jak obrać rokitnika, bo wbrew pozorom nie jest to sprawa łatwa, bo te ziarenka bardzo łatwo pękają. Pokażę Wam 3 czy 4 sposoby, w jaki można to zrobić, unikając frustracji. I właściwie to tyle. Zapraszam Was na bloga. Będziemy robić nalewkę rokitnikową, miód rokitnikowy i różne takie inne rzeczy, żeby rokitnika troszeczkę sobie zatrzymać na sezon. Do czytania. Hej, hej! Ja mam nadzieję, że wszystko jest ostre.